Czyli w wolnym tłumaczeniu, gdzie jest Leon? Gdzie on jest? Gdzie mi go zabraliście? Ja cię, no naprawdę. Leon musiał już jechać do domu, Russell. No tak to już bywa z kotami, które nie są nasze. A na przykład mojej siostry mam koszulkę z Gamescona. Patrzcie, jak ładna. O, widzicie? Bardzo, już dosyć stara, ale bardzo ładna ciągle, bardzo ładna. Leon musiał już sobie pojechać, niestety. Siostra wraca w niedzielę albo w poniedziałek, nie jestem pewien. I już po prostu, no, teraz pojechał. Będzie musiał sam jeden dzień spędzić, żeby się przyzwyczaić do swojego starego domu, prawda? No i właśnie, jakoś to tak już bywa, no. Prawda, Russell? Prawda, kotek? Oddajcie mi mojego kolegę! Oddajcie mi go, no! Russell, wróci! Kiedyś, na pewno następne święta wróci, no na pewno. Albo na, nie wiem, na Wielkanoc, nie, w to akurat wątpię. Nie wiem, kiedy wróci, ale pewnie, na pewno wróci, Russell, naprawdę, no. Uwierz mi, nie bądź smutnym. Wczoraj leżeli sami, razem, na oknie. Na tym małym oknie tam, wiecie, żeby wyłaniać... Wyłania się z jasności do jasności jeszcze jaśniejszej. Wczoraj na tym oknie, czekajcie, już wam pokazuję, o tutaj, o na tym oknie, leżeli razem, ja chyba mam nawet na tym, na Instagramie wrzuciłem fotkę, ale jakie to było słodziutkie! Ostatni raz to leżał tak normalnie z moim starym kotem, który niestety już, no musieliśmy go uśpić, no niestety. Leżał tak tylko ostatnio z nim, naprawdę, no to było straszne, że tak sobie tak pomyślałem, o no tak, kiedyś też tak leżeli razem z Mankiem i tu było, no i tak się smutno zrobiło, no. Prawda, Russell? Prawda? Ciągle zrazu. No chodzi, pewnie myśli, że ukrywam gdzieś tutaj Leona, ale... Zaraz go znajdę! Zobaczysz, nawet pewnie chowa się gdzieś pod łóżkiem! Na pewno chowa się pod... albo na oknie siedzi, to też jest bardzo możliwe. Bardzo możliwe, że siedzi na oknie! Nie, Russell, nie siedzi na oknie. No popatrzcie, co on robi. No szuka go i szuka na tym oknie, ale nie zna... Nie, żartuję, po prostu przegląda, co tam jest. To jak stoi śmiesznie. Ojeju, Russell, co ty wyprawiasz w ogóle, no? No jak stoi? Jaki kot! Nie, no tak każdy kot robi, bez przesady, naprawdę. No popatrzcie, jak to słodko wygląda. Widzicie, jak słodko on wygląda? On zawsze słodko wygląda. Aż normalnie wie... A kurde, nie zdążyłem. Zrobił mu zdjęcie, ale nie zdążyłem, niestety. Ech, no cóż, no. Baker Rollsy też wstawiłem. Ja mam chyba... Mam całą szafkę paczek tego, naprawdę. Z 10 albo 12 paczek. Brat przywiózł mi 4, wujek przywiózł mi chyba 10, więc naprawdę jest tego sporo. Będę oszczędzał. Będę na każdym... Nie, może nie na każdym live, co drugi albo trzeci live będę sobie brał taką paczuszkę i będę żarł. Tylko one są małe. Kiedyś jak byłem... Znaczy wtedy jak byłem na wycieczce klasowej do Berlina, to kupiłem sobie takie, o, tylko że były 3 chyba razy większe, tak mi się wydaje. Były... Naprawdę spore. Wystarczało mi na 2 dni jedna paczka, więc to było naprawdę coś. A tutaj niestety tak nie ma. Teraz wziąłem Sprite'a, będę pił Sprite'a, nie wiem, może pójdę pogram telewizję, nie wiem, albo pogadę, albo na Skype'a. Tak, to jest po prostu. Nie wiem. Zobaczymy. Więc no. Więc w sumie nie będę was już tutaj zanudzał tymi moimi całymi vlogami, tymi, co ja tak w ogóle nie wiem, o czym gadam. Tak sobie po prostu gadam. Russell, co ty tam robisz? Russell, chodź tu. Chodź. Popatrzcie, idzie do mnie. Co tam dla mnie masz? Mój kochany Pancio coś dla mnie ma na pewno. Co masz dla mnie? Nic nie mam, kotek, ja nic dla ciebie nie mam. Już mu nasypałem jedzenia, nasypałem mu wody. Czy to ma sens, co ja właśnie powiedziałem? Ja mu nasypałem wody, ludzie. Albo ja zazwyczaj mówię do mamy wieczorem. Sprzątnąłem kuwetę, zmieniłem kuwetę i zmieniłem wodę. Nie, to nie ma sensu, czekajcie, coś jeszcze, ja to tak przekręcam zawsze wieczorem, nie chce mi się myśleć. Jak przekręcam, że nie wiem, sprzątnąłem wodę, zmieniłem kuwetę, o tak o, czasami mówię jakoś inaczej, nasypałem kuwetę, zmieniłem wodę itp. itd. No tak trochę dziwacznie, a teraz niestety raz nie za ciebie nie mam. Dobra, ja się z wami żegnam, na razie, cześć i pa, i chyba kotek też się z wami żegna. Chyba się jednak z wami nie żegnę. Wącha podłogę. Więc na razie, cześć. Pszu.